Jan Kanthak, Solidarna Polska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, czy Solidarna Polska, ale tak zupełnie serio i z ręką na sercu, patrząc no, nie do końca w oczy naszym widzom, ale pośrednio w oczy, może pan powiedzieć, że Solidarna Polska jest gotowa na samodzielne pójście do przedterminowych wyborów? Nie widzę takiego sensu, pani redaktor, ani z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości, ani z punktu widzenia Porozumienia, ani też Solidarnej Polski. Oczywiście pojawiają się jak zwykle pewne problemy, pewne takie dziury w naszej drodze. Panie pośle, ale nie widzi pan sensu odpowiadania na moje pytanie? Czy nie widzi pan sensu organizowania wcześniejszych wyborów? Czy nie widzi pan sensu, żeby Solidarna Polska szła do wyborów samodzielnie? Bo nie zrozumiałam odpowiedzi. W czym nie widzi pan sensu? Nie widzę sensu przeprowadzenia przedwczesnych wyborów z wielu względów. Pierwszy wzgląd to jest choćby pandemia, która w bardzo trudnym położeniu stawia nasze państwo w kwestiach gospodarczych czy zdrowotnych, ale też nie widzę sensu z punktu widzenia politycznego, ponieważ Zjednoczona Prawica już tyle lat funkcjonuje na scenie politycznej z wieloma sukcesami, że nie wyobrażam sobie, żeby czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Porozumienie, czy Solidarna Polska, ponownie wykonam to powtórzenie, znalazła lepszych koalicjantów. No, naprawdę zdarzają się przeboje, ale te przeboje nie mogą przysłonić wszystkich sukcesów i tej dobrej współpracy, bo my Panie bardzo pośle, często tylko powtarzamy, te przeboje, że przecież te 99% już głosowań jest wspólnych, wszyscy razem głosujemy tak przeboje, jak trzeba, panie pośle. I nie widzę powodów, żeby jedną było prośbę. Umówmy się, ponieważ ja bardzo nie lubię wchodzić w słowa, czasami muszę, jeżeli panowie i panie tworzą bardzo długie i skomplikowane zdania. Gdybyśmy tak bardziej skondensowali pana wypowiedzi, taką mam ogromną prośbę, żebyśmy po prostu zdążyli poruszyć więcej tematów i żebym ja nie musiała panu w pół wątku przerywać. Panie pośle, mówi pan, że nie widzi sensu, że 99% głosowań, chociaż pewnie gdybyśmy to policzyli, to nie aż 99% wspólnych, no ale to z całym szacunkiem nie zależy od pana ta decyzja. Ta decyzja będzie zależała od Jarosława Kaczyńskiego i doskonale pan wie, że on w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy nie wykluczył takiego wariantu wyborów przedterminowych. No i wygląda na to, że traci cierpliwość do tego stanowiska Solidarnej Polski, szczególnie oczywiście, jeżeli chodzi o kwestię ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Tutaj wasze stanowisko się nie zmienia, jesteście konsekwentni. No i na Nowogrodzkiej pojawia się scenariusz pominięcia was jako koalicjanta i przeprowadzenia tak zwanej małej ratyfikacji. Co państwo na to? Oczywiście, pani redaktor, że w życiu nie można być niczego pewnym oprócz podatku i pewnej śmierci, ale są pewne realia, które wskazują, że na małe prawdopodobieństwo przeprowadzenia przedwczesnych wyborów, choćby doświadczenie z 2007 roku, o którym często pan prezes Jarosław Kaczyński mówił, że to nie była dobra decyzja o tym, żeby oddać na 8 lat rządy w ręce Platformy Obywatelskiej. Ja jestem spokojny, chociaż zawsze trzeba pamiętać o paremii rzymskiej. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny i na każdy scenariusz partie polityczne muszą być przygotowane, ale jednak bym tonował te nastroje. Ja wiem, że to się dobrze sprzedaje medialnie i wzbudza wielkie zainteresowanie, ale ja wyrażam swój spokój. Jeśli chodzi o kwestię Panie pośle, gdyby nie darcie kotów w koalicji, gdyby nie wasze kłótnie notoryczne od wielu, wielu miesięcy, to my byśmy nie mieli co w mediach sprzedawać. Naprawdę. Proszę przestać zrzucać odpowiedzialność na dziennikarzy, że zajmują się tematami zastępczymi, Nie rzucam. To jest oczywiste, pani redaktor, że każda jakaś niesnaska będzie bardziej ogniskowała zainteresowanie niż wspólna współpraca w ramach rządu. To jest oczywiste i nie mam do nikogo o to pretensji. Mm-hmm. To w sprawie małej ratyfikacji. Czy jest pan zaskoczony tym, że Prawo i Sprawiedliwość planuje przeprowadzić taki skok? Panie redaktor, to są dywagacje dziennikarskie i trudno komentować to w sposób taki poważny, ponieważ Krzysztof Sobolewski na Twitterze już się do tego odniósł, czyli bardzo ważna postać Prawa i Sprawiedliwości, i wyśmiał te informacje. Wydaje się to być niemożliwe na podstawie konstytucji. Artykuł 89 mówi o tej dużej ratyfikacji, czyli ratyfikowaniu decyzji przez Sejm i podpisaniu przez prezydenta. Mówi właśnie o sytuacjach, kiedy podejmowane są duże, znaczące decyzje dotyczące finansów i w tym zakresie Fundusz Odbudowy idealnie wpisuje się w ten przepis konstytucji. Raczej z drugiej strony są wątpliwości. Wiem, że marszałek Zgorzelski zamówił opinię, która wskazuje, profesor Zaleśny, że wręcz artykuł 90 powinien
mieć zastosowanie, czyli większość kwalifikowana 2/3. Ale to są dywagacje. Mała ratyfikacja w mojej ocenie no nie ma szans, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że w 2014 roku też była ratyfikowana decyzja o zasobach własnych za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i zdecydowano się zastosować tę dużą ratyfikację. Panie pośle, czyli rozumiem, że gdyby Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało się na takie rozwiązanie, to zdaniem Solidarnej Polski złamałoby prawo, złamałoby konstytucję, tak czy nie? Panie redaktor, to jest gdybanie, jeśli... Panie pośle, zadaję konkretne pytanie. Gdyby przeprowadzono taką... Jeśli by weszło w agendę, panie redaktor, jeśli ten temat pojawi się realnie w przestrzeni publicznej, no to wtedy Solidarna Polska i nasi prawnicy będą sprawę interpretowali i wykonywali analizy, na podstawie których będziemy się wypowiadać. No dobrze, ja sobie sprawdziłam jeszcze, bo czytałam rzeczywiście ten wpis Krzysztofa Sobolewskiego, o którym pan wspomniał, natomiast on nie jest tak jednoznaczny, bo Krzysztof Sobolewski, tylko podając dalej tweeta dziennikarza Onetu, napisał: tak działa głuchy telefon, kiedy informator dzwoniąc nie sprawdził, czy podłączony jest kabel telefoniczny do aparatu, zresztą chyba taki przytyczek do Andrzeja Dudy. Niemniej tutaj nie było takiego stuprocentowego dementi, przyzna pan. Przerwało niestety pani redaktor pierwszą część pytania, więc usłyszałem pierwszą część pytania, tylko a ona akurat była bardzo istotna, więc jeszcze raz przypomnę. Krzysztof Sobolewski nie zrobił takiego stuprocentowego dementi, bo pan wspomniał o tym wpisie na Twitterze. Krzysztof Sobolewski napisał: tylko tak działa głuchy telefon, kiedy informator dzwoniąc nie sprawdził, czy podłączony jest kabel telefoniczny do aparatu. Ja tego nie interpretuję jako stuprocentowe dementi, panie pośle, w kwestii małej ratyfikacji. No to już jest kwestia interpretacyjna tweeta Krzysztofa Sobolewskiego. Dla mnie jest to dementi, a największym dementi jest taka podstawowa, powierzchowna ocena przepisów Konstytucji, która w mojej ocenie jest jasna. Powtórzę pytanie. Gdyby ktokolwiek zdecydował się na przeprowadzenie takiego rozwiązania, złamałby Konstytucję i prawo, tak czy nie? Wtedy, panie redaktor, będziemy... Nie, panie pośle, ja teraz pytam pana o to, jeżeli chodzi... Ale ja nie chcę analizować powierzchownie, panie pośle. Ja zadaję panu bardzo konkretne pytanie. Jeżeli ktokolwiek chciałby przeprowadzić kwestię ratyfikacji ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej poprzez małą ratyfikację, to złamałby prawo, czy nie? To jest proste pytanie. Wtedy, panie redaktor, będziemy zlecać opinię i będziemy na ten temat wypowiadać się ostatecznie. Ja mogę powiedzieć, że w tym momencie wydaje się, że to byłoby niewłaściwy tryb postępowania. Ale tak jak mówię, po pierwsze są to dywagacje dziennikarskie, a po drugie mówię to na podstawie takiego powierzchownego czytania przepisów Konstytucji. Panie pośle, dobrze, to teraz idziemy jeszcze dalej. Rozumiem, że Solidarna Polska bez względu na to, co zrobi Jarosław Kaczyński, nie zmieni opinii w kwestii ratyfikacji Funduszu Odbudowy. No nie wyobrażam sobie, żeby decyzja, jaką podjęło 19 posłów Solidarnej Polski, mogłoby doprowadzić teraz, żebyśmy połknęli własny język i odwrócili to wszystko, co powiedzieliśmy, i te wszystkie zastrzeżenia i wątpliwości, które dostrzegamy w ratyfikowaniu tej decyzji, czyli przypominając naszym widzom kwestię uzależnienia finansów unijnych, funduszy unijnych od kwestii mechanizmu tak zwanego praworządności, oraz druga sprawa, czyli uwspólnotowienie długu, mówiąc tak obrazowo, uzależnienie, czyli to, że Polacy będą w pewien sposób ręczyć za zadłużenie innych państw Unii Europejskiej, takich jak Rumunia czy Grecja. No w naszej ocenie to jest zbyt daleko idące. Okej, czyli tutaj zgody nie ma. To teraz pytanie, jak Solidarna Polska widzi tę najbliższą przyszłość, te najbliższe tygodnie? No bo Polska ma czas na ratyfikację tej ustawy, jeżeli się nie mylę, do czerwca, więc tego czasu wcale już nie jest tak dużo. No jak pan to sobie dalej wyobraża? Jak te scenariusze mogą wyglądać? Który jest najbardziej prawdopodobny? No bo Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że to jest najlepsze, co może Polskę spotkać i najlepiej wynegocjowana kwestia środków unijnych w historii przez polski rząd. Państwo mówili o zdradzie stanu, mówią, że to jest absolutnie niekorzystne. No i co teraz? Co dalej? Najbardziej prawdopodobny scenariusz dla mnie w 90% prawdopodobny jest taki, że Borys Budka nie będzie mógł sobie pozwolić na taką samodzielność i będzie musiał zagłosować za tym funduszem odbudowy. To jest oczywiste, ponieważ to wynika z relacji Borysa Budki z Donaldem Tuskiem, który jest szefem Europejskiej Partii Panie Ludowej. Pośle, i tak się Europejska zachowują... Partia Ludowa, która sprawuje władzę w unijnych instytucjach, jest autorem pomysłu Funduszu Odbudowy, więc nie ma żadnych możliwości, żeby Borys Budka czy kierownictwo Platformy
czy PSL-u, czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo oni też są bardzo mocno powiązani z Brukselą i z Berlinem, aby pozwolili sobie na zablokowanie tego mechanizmu, tego funduszu. Panie pośle, ale panie pośle, drugi to scenariusz, teraz jest... który jest prawdopodobny jeszcze, pani redaktor, to przypomnijmy, że w ramach zawieszenia, w ramach środka zabezpieczającego Trybunał Konstytucyjny niemiecki zakazał prezydentowi Niemiec ratyfikowania funduszu odbudowy, ponieważ Trybunał chce się wypowiedzieć na ten temat, ponieważ też dostrzega duże zagrożenie oddania znacznych kompetencji państwa członkowskiego na rzecz Unii Europejskiej. Nawiązując do tego pierwszego scenariusza, szczerze, wbija mnie w fotel, kiedy słyszę od przedstawiciela władzy, że ta władza zrzuca odpowiedzialność za przyjęcie jednego z najważniejszych dokumentów na opozycję. No zaraz, albo się bierze odpowiedzialność za rządzenie, panie pośle, albo się jej nie bierze i wciąga się do tego wszystkiego opozycję. No trochę to chyba wszystko stoi na głowie, nie ma pan takiego wrażenia? Nikt nie zrzuca. No jak to nikt nie? Nie zrzuca, no przecież pan zaczął pierwszy słowak mojego listu odbudki i Platformy Obywatelskiej. Nie, ja tylko oceniam realia polityczne. No właśnie, ja również. Ja się zastanawiam, jak może funkcjonować koalicja w takiej sytuacji. Najlepiej byłoby, gdybyśmy nie przyjęli tego funduszu odbudowy, ale realia są takie, że ten fundusz zostanie przyjęty niezależnie od stanowiska Solidarnej Polski, chociaż stanowisko jest jasne i klarowne, które przedstawiłem przed chwilą. Panie pośle, w takiej sytuacji rząd, który nie ma większości, albo poddaje się ponownej weryfikacji, albo zmienia swój skład, albo partia, która się w sprawie fundamentalnej nie zgadza z większym koalicjantem, z tego rządu odchodzi. No. Trzeba umieć podejmować, właściwie chciałam powiedzieć męskie, kobiety podejmują zdecydowanie męskie decyzje. Trzeba podejmować jasne, strategiczne i mocne decyzje i się po prostu ich nie bać. Miałaby pani rację, gdybyśmy mieli do czynienia z sytuacją, w której rząd nie miałby większości stale, ciągle. A my mówimy o jednym głosowaniu dotyczącym funduszu odbudowy. Nie mówimy o jednym głosowaniu. Nie mówimy o jednym głosowaniu, panie pośle. Pojawiają się różnice panie pośle, zdań. Czy ja mam panu przypominać, co zrobiła Solidarna Polska chociażby w sprawie informacji Piotra Glińskiego? Czy mam panu przypomnieć, co się wydarzyło wczoraj na posiedzeniu Komisji Zdrowia, kiedy znowu Zjednoczona Prawica przegrała głosowanie między innymi głosami drugiego koalicjanta, czyli Andrzeja Sośnierza? Czy mam panu przypominać kwestię piątki dla zwierząt? No naprawdę, czy jakby moi widzowie są bardzo mądrymi ludźmi, oni to wszystko pamiętają, nie ma sensu cały czas im tego samego przypominać, a widać panu muszę. Tak, jeżeli redaktor, pani mówi, że to chodzi o jedno głosowanie. Wymieniła pani pięć czy sześć głosowań, w których pojawiły się różnice zdań, oczywiście. A pan mówi, że to jedno. I to jest naturalne, ale weźmy pod uwagę, że na jednym posiedzeniu Sejmu podczas głosowań, tych głosowań jest kilkaset. Więc naprawdę zwróćmy uwagę na skalę. A skala jest olbrzymia. 99% głosowań jest ramię w ramię Zjednoczona Prawica, także panie to, pośle, że zdarzają się a zna pan pewne, takie powiedzenie, że się liczy jakość, zdań, a nie to jest ilość? Sprawa. Zna pan takie powiedzenie, że się liczy jakość, a nie ilość i że czasami 70 głosowań jest mniej istotnych od tego najważniejszego, tego właśnie dotyczącego ratyfikacji Funduszu Odbudowy, tego, który premier pańskiego rządu nazywa jednym z największych sukcesów polskiej dyplomacji w ostatnich latach. No, żeby nie wiem, jak państwo próbowali jakość to tłumaczyć prawą ręką przez lewe ucho, to się nie da. Jakość jest rzeczywiście zawsze najważniejsza i zawsze stawiam na jakość. Nie uważam, żeby to jedno głosowanie miało wpłynąć na nasze współdziałanie, naszą współpracę, ponieważ spójrzmy też na realia polityczne. Na scenie politycznej nie ma innych ugrupowań, którymi czy Prawo i Sprawiedliwość, czy Solidarna Polska mogłyby lepiej współpracować, więc trzeba czasami wziąć w garść, znaczy trzeba się pogodzić z tym, że będą się pojawiały te wątpliwości i czasami problemy we współpracy. No ale co w zamian? W zamian mamy do czynienia z ugrupowaniami, które nie mają może wspólnego programu, a w zasadzie w stosunku do Platformy no, państwo, trudno jakikolwiek jak widać, program posądzać. Także nie mają wspólnego programu w sprawach kluczowych. Trudno ich o jakikolwiek posądzać program, ale jedyne co ich scala to jest bycie antypisem, więc nawet przeprowadzenie wyborów nie rozjaśniłoby sytuacji. Wręcz przeciwnie, powiedziałbym, że
przeprowadzenie wyborów doprowadziłoby do całkowitego klinczu politycznego, bo Prawo i Sprawiedliwość mogłoby nie wygrać wyborów w takim sensie, że nie miałoby samodzielnej większości i powstawałyby na kolanie koalicje, które by chciały tę władzę przejąć, czyli koalicje egzotyczne, no Lewica z PSL-em, Panie pośle, ale z Platformą Obywatelską, z Szymonem Hołownią. Niech pan pozwoli zostawić decyzji to wyborców, okej? Okay? Jeszcze póki co chyba wyborców. Mamy przynajmniej jakieś szczątki demokracji, więc jeżeli chodzi o tak, wybory tak, o to, redaktor, kogo wyborcy wybiorą, mandat, to jest wyłącznie ich sprawa. Zjednoczonej prawicy na to, aby przez 4 lata rządziła państwem ponownie, czyli już będzie łącznie 8 lat. I właśnie na tym się skupmy. Dobrze, na tym, panie że pośle, ale to nie jest tak. Zostawmy wyborcom, żeby wyrażali swoje zdanie. To nie jest tak, że ja z sufitu wzięłam sobie temat przedterminowych wyborów. No przecież, jak sądzę, czytał pan wywiad najważniejszego polityka w Zjednoczonej Prawicy, czyli Jarosława Kaczyńskiego, który wyraźnie powiedział, że to będzie sprawdzian, że to głosowanie będzie sprawdzianem. Jeżeli ten sprawdzian nie zostanie zdany, no to nie będzie mowy o kontynuowaniu tej koalicji. No przecież dokładnie takie słowa padły, panie pośle. I ja nie wiem, dlaczego panowie i panie w Solidarnej Polsce udają, że tego nie było. Co wam da zaklinanie rzeczywistości? Powiedział rzeczywiście pan prezes Jarosław Kaczyński, że w przypadku przegranego głosowania, a teraz wróćmy do mojej wypowiedzi. A, czyli uratuje ja was opozycja ewentualnie. Z pewnością 90%, że to głosowanie nie zostanie przegrane. Mogłoby dojść do zakończenia koalicji, ale to też nie oznacza przeprowadzenia przedwczesnych wyborów, bo mamy doświadczenie z 2007 roku i pamiętam wypowiedzi pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że to nie była dobra decyzja wtedy, decyzja o przedwczesnych wyborach. Trzeba było sprawować rząd mniejszościowy. Ja nie mogę wykluczyć, że Prawo i Sprawiedliwość zdecyduje się na rząd mniejszościowy, bo w polityce niczego nie można wykluczyć. Bo to jest tak samo, jak no to już powiedziałem, śmierć i podatki są tylko pewne. Ale naprawdę w mojej ocenie ten dorobek i to, co przed nami, przemawia zdecydowanie na naszą korzyść i to, co, że musimy razem współdziałać. Musimy razem współdziałać, oskarżając premiera własnego rządu o zdradę stanu. Dobrze, panie pośle, przepraszam, ja tego nigdy w życiu nie zrozumiem. Idziemy dalej. Nie jeszcze kojarzę jedno tak mocnej wypowiedzi, żeby ktokolwiek z panie polityków pośle, Solidarnej Polski powiedział, to już jest naprawdę nieładne, co pan stanu robi teraz. No bo doskonale pan wie, że takie słowa padały i w dalszym ciągu zresztą no, nawet Zbigniew Ziobro bardzo mocno na ten temat mówi. Udawanie, że tego nie było, no, nie jest fair w stosunku i do mnie, i do wyborców. Recenzowanie i krytyka nie oznacza oskarżenia o zdradę stanu. Padły takie słowa, panie pośle. Dobrze, idziemy dalej. Jeszcze chciałam pana zapytać o to, w jakim kraju, o jakich standardach minister sprawiedliwości i prokurator generalny szantażuje niezawisły sąd? Nie szantażuje, pani redaktor, tylko prokurator generalny jest zwierzchnikiem prokuratorów, którzy wykonują kawał ciężkiej pracy w sprawie Sławomira Nowaka, bo to jest sprawa międzynarodowa. Postawiono zarzuty 10 już osobom. Sławomir Nowak jest oskarżany o przyjęcie łapówki w kwocie 4 milionów złotych. Nie jest oskarżany, na razie jest podejrzewany, panie pośle. Jeszcze nie ma aktu oskarżenia. Panie pośle. Jest zarzut, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Także pani redaktor, to są bardzo poważne sprawy, poważna sprawa, ale też weźmy pod uwagę, że te kwestie upolitycznił Donald Tusk, który na 3 dni przed decyzją sądu zdecydował się wynieść tę sprawę na łamach. Nie, no pan żartuje, panie pośle. Chce mi pan powiedzieć, że po 7 latach od tego, kiedy Donald Tusk odszedł w ogóle z polskiej polityki, w dalszym ciągu sądy są na jego pasku? Bo nie rozumiem. Panie rektor, to jest skandaliczne, że polityk, który jest szefem Europejskiej Partii Ludowej, w sposób taki może dla pani może być zawoalowany, albo może się pani nie zgodzić, ale dla mnie wprost naciska na sąd, aby podjął decyzję, mówiąc, że to jest sprawa polityczna. To było skandaliczne. A czymże innym, panie pośle, jest, uwagę, jeżeli nie naciskaniem na sąd, powiedzenie, że jeżeli nie cofnie swojej decyzji, to będzie publikacja dokumentów ze śledztwa? To nie jest nacisk na sąd? To nie jest naciskanie. Jest naciskanie, tylko przekazywanie informacji do opinii publicznej, że materiał zgromadzony w sprawie Sławomira Nowaka jest na tyle mocny, że skoro sądy decydowały o zastosowaniu najtwardszego środka zapobiegawczego, jakim jest areszt, wielokrotnie. Ostatnia decyzja sądu apelacyjnego była w marcu, czyli niecały miesiąc temu sąd stwierdził, że Sławomir Nowak w dalszym ciągu musi być w areszcie śledczym, że w momencie, kiedy Donald Tusk tę sprawę wyciąga na łama właśnie
medialne i wprowadza ją do przestrzeni publicznej, to prokurator generalny jako osoba, która chroni swoich pracowników i nie chce pozwolić na to, aby byli oskarżani o to, że sprowadzą jakieś sprawy w sposób polityczny, mówi, żeby kawa na ławę, pokaże akta, pokaże sprawę i państwo niech sami sobie wyrobią zdanie na temat tych kwestii. Pełnomocniczka Sławomira, pełnomocniczka, panie pośle, umawialiśmy się na krótkie zdania. Mnie akurat prokuratura ukraińska tutaj mniej interesuje. Pełnomocniczka Sławomira Nowaka powiedziała, że bardzo czeka rzeczywiście na to, żeby te dokumenty upublicznić, chociaż wtedy nie do końca jest to gra równoważna, bo wtedy państwo upubliczniają, państwo jako prokuratura, w tym sensie mówię, upubliczniają dokumenty, kiedy chcą, komu chcą, a nie mogą tego robić oskarżeni jego pełnomocnik, bo w takiej sytuacji byliby oskarżeni o ujawnianie materiałów ze śledztwa, więc tutaj nie ma równej gry, ale dobrze, to idziemy dalej. Dlaczego do tej pory prokuraturze nie udało się przez tyle lat sformułować konkretnego aktu oskarżenia w sytuacji, kiedy najwięksi światowi finansowi przestępcy mieli takie sprawy załatwione w rok, półtora? Przez tyle lat. Panie redaktor, Sławomir Nowak został zatrzymany w sierpniu zeszłego roku. Ale śledztwo toczy się trzy lata, o ile się nie mylę. Na pewno nie trzy lata, to mogę z całą pewnością wykluczyć, ale nie mam wiedzy, ile jest prowadzone śledztwo, ponieważ nie mam wglądu do akt, ale z doniesień prasowych, z doniesień medialnych widać, że ta sprawa jest bardzo rozwojowa. 10 osobom postawiono zarzuty. Zdaje się, że 3 miesiące temu zatrzymano prawą rękę Sławomira Nowaka i sąd chyba też już go zwolnił, ale w każdym razie pojawiają się nowe wątki i widać ta praca, współpraca, przypomnijmy, międzynarodowa, wiąże się z tym, że trzeba wiele dokumentów tłumaczyć. To jest kwestia pracy tłumaczów przysięgłych. To jest kwestia wielu analiz i badań podejmowanych przez biegłych. Są sprawy, które trwają dłużej, jeśli są skomplikowane, ale jeśli chodzi o zastosowywanie aresztów, to przypomnijmy, że jeśli Donald Tusk mówi, że 7- czy 8-miesięczny areszt wobec Sławomira... Panie pośle, nie możecie przestać myśleć o tym Donaldzie Tusku. To jest absolutnie niebywałe. Nie, bo jeśli, po prostu jeśli Donald Tusk mówi, Donald że Tusk. Zatrzymanie... Jeśli Donald Tusk mówi, że zatrzymanie osoby na 7 czy 8 miesięcy jest kwestią polityczną... Na 9 miesięcy. Pytanie do Donalda Tuska, czym... Na 9 miesięcy, to czym było zatrzymanie kibica Legii Warszawy Macieja Dobrowolskiego na 3 lata, który był oskarżany, jedynym dowodem było oskarżenie świadka koronnego i nigdy w żaden sposób nie został skazany. Przez 3 lata człowiek gnił w areszcie śledczym i później dostał odszkodowanie w Europejskim Trybunale Praw Człowieka 7,5 tysiąca za nienależne bycie w areszcie przez 3 lata. Dobrze, a nie uważa pan, to już ostatnia kwestia w sprawie Sławomira Nowaka, nie ma pan takiego poczucia, że jeżeli pana koledzy, Michał Woś to dzisiaj zresztą powiedział w TVN24, że Sławomir Nowak to łapówkarz, to nie jest jednak przesada daleko idąca, że jednak, chyba, że się mylę, to proszę mnie poprawić, jednak w dalszym ciągu w Polsce mamy domniemanie niewinności, a nie to, że musimy udowadniać, że jesteśmy niewinni, prawda? Jak można tak mówić o człowieku, który jeszcze nie został skazany? Łapówkarz. Nie słyszałem wypowiedzi pana ministra Michała Wosia. Nie miałem okazji. Zdaje się, że dzisiaj był w porannym programie, ale ja nie miałem możliwości oglądania. Ale przypomnijmy, oczywiście jest domniemanie niewinności, ale fakt wykrycia w zasadzie na gorącym uczynku skrytek z pieniędzmi, które zostały znalezione w mieszkaniach związanych ze Sławomirem Nowakiem i udowodnienie tego w sposób praktycznie graniczący z pewnością dla niektórych może prowadzić do poczucia przekonania, że taki zarzut jest sformułowany prawidłowo. Przekonanie to będzie, jak sąd podejmie ostateczną decyzję. Panie pośle, i na koniec pytanie do pana jako polityka, obywatela, ale także młodego człowieka, bo pan, o ile się nie mylę, 91 rocznik. Kiedy wczoraj przed Trybunałem... Tak, jak słoń. Kiedy wczoraj przed Trybunałem Konstytucyjnym widział pan właściwie zeznającego Adama Bodnara, pomijmy kwestię tego, czy pan ideologicznie się z nim zgadza, czy nie, ze spuszczoną głową, który stał przed sędzią Trybunału Konstytucyjnego Stanisławem Piotrowiczem, człowiekiem, który orzekał jako prokuratorem w czasach stanu wojennego, który był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, to jako taka młoda osoba, która urodziła się już w wolnej Polsce, nie miał pan poczucia pewnego chichotu historii, jakiegoś niesmaku, czegoś, że coś poszło nie tak? Panie redaktor, ja wiem, że osoba pana sędziego Piotrowicza budzi wiele emocji, ale jest
sędzią, został wybrany przez Sejm. Ale ja tego nie neguję, panie pośle, ja pytam pana, czy nie miał pan jakiegoś... Jego, no tak, ale właśnie jest, ale jest sędzią i do jego pełnej. Obowiązków należy między innymi przesłuchiwanie świadków w sprawie Trybunału, w sprawie, która jest rozpatrywana przez Trybunał Konstytucyjny, a wejdźmy w meritum sprawy. Kwestia jest rozpatrywana przez Trybunał w związku z przepisem Konstytucji, która mówi, że kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat. Te 5 lat upłynęło 9 września z ubiegłego roku i w sposób naturalny budzą się pytania interpretacyjne w związku z Konstytucją. Panie pośle, a dlaczego ustawa, one się budzą? Pamięta pan, kiedy ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich powstała? Zdaje się, w 87 roku. W 91 jest dokładnie pana rówieśniczką. Dlaczego przez 30 lat te przepisy... W 91 to została wprowadzona poprawka właśnie związana... Ale właśnie z tym, dlatego ja mówię, kiedy te przepisy w ustawie obowiązują, dokładnie 30 lat. Dlaczego akurat teraz te przepisy zaczęły komuś przeszkadzać? Wcześniej nie było takiego problemu. Pojawił się problem, kiedy dłużej na stanowisku musi zostać Adam Bodnar. No panie pośle, przecież to jest oczywista oczywistość, cytując klasyka. No i zwróćmy uwagę, że przepis ma 30 lat, a konstytucja trochę mniej, bo została przyjęta w 97 roku, czyli 6 lat młodsza, a konstytucja mówi o 5-letniej kadencji. Nie jestem posłem, który podpisał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, więc nie wiem, dlaczego akurat w tym momencie posłowie zdecydowali się skierować ten wniosek, ale w sposób naturalny budzi wątpliwości. No przyzna panie redaktor, konstytucja mówi, że kadencja trwa 5 lat, a nie przyzna pani. No to może widzowie przyznają. Mówi pan przyzna, to ja panu odpowiadam, nie przyznam. Dobrze, panie pośle, zapraszam już pana na kolejne spotkanie. Będziemy kontynuować te tematy, bo rzeczywiście jest ich bardzo dużo, ale teraz już musimy kończyć. Dziękuję bardzo. Jan Kantak, poseł Solidarnej Polski. Dużo zdrowia, panie pośle. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.